Czy tego flipa lepiej rozliczyć prywatnie czy przez działalność? A może spółkę? Ile pierwszych flipów można zrobić bez działalności? W tym filmie odpowiem Ci na te pytania, a właściwie pokażę, że one nie mają sensu. Wytłumaczę Ci kluczowe kwestie podatkowe, bez znajomości których nawet nie myśl o flipowaniu mieszkaniami. Nazywam się Grzegorz Grabowski i pomagam inwestorom oraz przedsiębiorcom z branży nieruchomości ułożyć ich podatki i finanse. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Wynajmistrza i kliknij dzwoneczek. W tym nagraniu opowiem Ci o tym, czy flipy to działalność gospodarcza, jak wybrać optymalną dla Ciebie formę rozliczania flipów, jakie są niuanse księgowania zakupu i sprzedaży mieszkań w uproszczonej oraz w pełnej księgowości, czy tego flipa musisz sprzedać z VAT-em czy bez, a także o tym, dlaczego zostaniesz handlarzem mebli. Warto więc obejrzeć do końca. Jeśli jednak już teraz wiesz, że potrzebujesz wsparcia w rozliczaniu Twoich flipów, zapraszamy do nas po poradę lub księgowość. Zajrzyj na biuro.wynajmistrz.pl. Teraz, uwaga, cytuję. Pierwsze 2-3 flipy można zrobić bez działalności. Flipy można rozliczać prywatnie albo przez firmę. Koniec cytatu. Absolutnie nie zgadzam się z tymi stwierdzeniami. Zarówno teoria, jak i praktyka pokazuje, że jak używasz słowa flip, to znaczy, że po prostu handlujesz nieruchomościami. A handel to jest działalność gospodarcza i trzeba rozliczać go w ramach firmy, niezależnie od tego, jak dużo i jak często to robisz. Oczywiście, nadal sporo osób robi flipy, udając, że to są transakcje prywatne i rozlicza je na PIT-39. Co więcej, wielu z nich jeszcze niesłusznie korzysta z ulgi mieszkaniowej, to jest kupują kolejne mieszkanie na flipa i nie płacą podatku od dochodu ze sprzedaży poprzedniego. A potem twierdzą, że wszystko w porządku, bo już 3 razy tak zrobili i nic się nie stało. I teraz dochodzimy do sedna. Co to znaczy, że nic się nie stało? Z ich punktu widzenia oznacza to, że nie odezwał się do nich Urząd Skarbowy. No właśnie, czy to, że Urząd Skarbowy się nie odezwał, oznacza, że prawidłowo się rozliczyli i nic im nie grozi? Urząd Skarbowy ma na sprawdzenie transakcji 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli w praktyce 6 lat. Urząd Skarbowy sprawdza transakcje sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza te, w których ktoś skorzystał z ulgi mieszkaniowej, pod koniec tego okresu, czyli po 4-5 latach, kiedy odsetki zazwyczaj są już wysokie. Okej, w tym momencie bardzo często pojawia się pytanie, a kto mi zabroni albo kto mi udowodni, że moje transakcje były robione dla zysku i że nie mogę ich rozliczyć na PIT-39, płacąc 19% albo 0 podatku, bo skorzystam z ulgi. Otóż, jeśli rozliczyłeś flipa na PIT-39 i zapłaciłeś 19% podatku, zakładam, że nie skorzystałeś z ulgi mieszkaniowej, a potem okazało się, że to była działalność gospodarcza, to czeka Cię wiele nieprzyjemnych konsekwencji w postaci konieczności zapłacenia zaległej składki ZUS, najprawdopodobniej podatku dochodowego, odsetek od tego zaległego podatku i ewentualnej kary. Oczywiście, możesz mieć szczęście i fiskus może Twoich flipów rozliczonych na PIT-39 w ogóle nie sprawdzić. Ale czy w sytuacji, gdy do Urzędu Skarbowego trafiają wszystkie akty notarialne dotyczące umów sprzedaży nieruchomości i w obliczu rosnącej dziury budżetowej oraz poszukiwań pieniędzy na kolejne programy socjalne, chcesz liczyć na szczęście? No to skoro już wiesz, że do flipów trzeba mieć firmę, to zastanówmy się, jaka to powinna być firma. Większość dostępnych w Polsce form prowadzenia firmy może być wykorzystana do flipów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki osobowe i spółki kapitałowe. W praktyce jednak obecnie do flipów stosowane są 2 z tych form. Jednoosobowa działalność gospodarcza na podatku liniowym lub rozliczana według skali. Natomiast ryczałt do flipów się raczej nie nadaje. Oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście można też pomyśleć o innych formach prawnych, na przykład spółce jawnej czy komandytowej, ale to już jest temat na inny materiał. Co więc wybrać? JDG, spółkę z o.o. czy coś innego? Oczywiście to zależy.
Od Twojej sytuacji prawno-podatkowej, planowanej skali działalności, źródła kapitału, a także tego, czy chcesz flipować sam, czy też z jakimś partnerem, biznesowym lub finansowym. W bardzo dużym skrócie, ja jestem zwolennikiem następującego podejścia. Jeśli dopiero zaczynam i flipuję samodzielnie z wykorzystaniem własnego lub pożyczonego z banku kapitału, to wybieram jednoosobową działalność gospodarczą. Muszę wtedy dobrze zarządzać ryzykiem, ale ono, w mojej opinii, w działalności flipowej nie jest tak bardzo duże. Jeśli zaczynam albo rozwijam swoją działalność i planuję prowadzić biznes z partnerem biznesowym lub inwestorem, to wybieram spółkę z o.o., co zapewnia mi ograniczenie ryzyka. Akceptuję jednak mechanizm podwójnego opodatkowania i dodatkowe formalności. Oczywiście, każda z przedstawionych form ma swoje wady i zalety, które przed podjęciem decyzji warto przeanalizować. Warto również po prostu policzyć, która forma prawna i sposób opodatkowania zapewni nam więcej pieniędzy w kieszeni. Dobrym narzędziem będzie nasz kalkulator, który pozwala na porównanie efektywności różnych form. Kalkulator możesz ściągnąć bezpłatnie poprzez link wmistrz.pl/kalkulator. Szczerze mówiąc, po wejściu w życie Polskiego Ładu oraz jego kolejnych modyfikacjach, w przypadku większości kalkulacji, które robiliśmy dla klientów, wychodziło nam, że odpowiednio zoptymalizowana spółka z o.o. zostawia w kieszeni flipera największą kwotę, nawet w przypadku handlu nieruchomościami na mniejszą skalę. Dodatkowo pozwala reinwestować w kolejne transakcje 91% wypracowanego zysku. Jeśli myślisz o założeniu spółki z o.o. pod flipy, zapraszamy do nas po poradę lub księgowość. Zajrzyj na biuro.wynajmistrz.pl. W przypadku flipowania mieszkanie jest towarem. Ma to swoje konsekwencje dla sposobu księgowania zakupu i sprzedaży takiego mieszkania. Jak wiesz, mamy dwie opcje prowadzenia księgowości. W jednoosobowej działalności gospodarczej do 2 milionów euro przychodu i na przykład w spółce jawnej, spółce cywilnej do 2 milionów euro przychodu, jeśli wspólnikiem nie jest inna spółka, prowadzisz księgowość uproszczoną, tak zwaną KPIR. W na przykład spółce z o.o. i PSA prowadzisz pełną księgowość. W KPIR jest zasada, że zakup towaru księgujemy w odpowiedniej kolumnie w księdze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Oznacza to, że jak kupisz mieszkanie za 300 tysięcy złotych, to masz w tym samym miesiącu w księdze koszt 300 tysięcy złotych. Dopóki go nie sprzedasz, to masz najprawdopodobniej wysoką stratę i nie działa to zbyt dobrze na Twoją zdolność kredytową. W miesiącu, w którym sprzedasz towar, masz przychód w wysokości ceny sprzedaży, na przykład 400 tysięcy złotych. Wszystko jest w porządku, bo w miesiącu sprzedaży wyjdzie Ci dochód i zapłacisz zaliczkę na PIT i składkę zdrowotną. Jeśli jednak nie sprzedasz mieszkania przed końcem roku, to na koniec roku wydarzy się coś takiego jak spis z natury, tak zwany remanent. A potem, jeśli sprzedasz to mieszkanie w kolejnym roku, to będziesz miał przychód, ale kosztu już nie. I zapłacisz zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną od całej kwoty sprzedaży. A to boli. Jest na to proste rozwiązanie, czyli wykorzystanie dodatkowych spisów z natury. Zrób to we współpracy ze swoim biurem rachunkowym. W pełnej księgowości z kolei obowiązuje zasada memoriału, czyli zakup nieruchomości jest kosztem dopiero w momencie jej sprzedaży. Nie ma w tym większej filozofii. Poniesiony wydatek na zakup nie będzie Twoim kosztem teraz, tylko na koniec transakcji. Niezależnie od tego, czy masz uproszczoną czy pełną księgowość, musisz jeszcze pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach, żeby Twoje wydatki były rzeczywiście kosztem uzyskania przychodu Twojej firmy, czyli zmniejszyły Ci podatek. Chodzi tu m.in. o limit 15 tysięcy złotych przy płatnościach B2B, przelewy na rachunki z białej listy i z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to bardzo ważne przy współpracy z ekipą remontową. Kiedy trzeba doliczyć VAT do sprzedawanego mieszkania? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jak to w podatkach bywa, zależy od indywidualnej sytuacji. Dlatego przedstawię Ci najczęstsze przypadki dotyczące opodatkowania dostawy budynków i lokali, przede wszystkim mieszkań. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych podlega pod stawkę 8%, przy czym jeśli powierzchnia budynku jednorodzinnego przekracza 300 m kwadratowych, a lokalu przekracza 150 m kwadratowych, to dla tej części powyżej tych limitów stosuje się już stawkę 23%. Sprzedaż wszystkich budynków i lokali niemieszkalnych, w tym miejsc postojowych z osobną księgą wieczystą, podlega stawce VAT
23%. Jednak większość transakcji w handlu nieruchomościami na rynku wtórnym jest zwolniona z VAT na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W dużym uproszczeniu to zwolnienie oznacza, że sprzedaż nieruchomości starszej niż 2 lata, czyli minęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości, w przeważającej części przypadków jest zwolniona z VAT. Z definicji pierwszego zasiedlenia wynika, że konieczność naliczenia VAT spowoduje dopiero ulepszenie obiektu o wartość równą co najmniej 30% wartości wyjściowej. W ten sposób powstał chyba największy mit rozpowszechniony na rynku flipów. Jeśli nasze wydatki na flipowane mieszkanie przekroczą 30%, to wchodzimy w VAT. W przepisie mowa jednak o ulepszeniu budynku lub lokalu, a nie o remoncie. Nakłady na remont, nawet o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej, nie doprowadzą do powstania nowego obiektu, a więc nie powodują konieczności naliczenia VAT. Temat VAT-u w handlu mieszkaniami jest dość rozbudowany. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, to odezwij się do nas. Sprzedając mieszkanie, nabywca najczęściej otrzymuje je wraz z wyposażeniem ruchomym, wolnostojącymi meblami, AGD, wolnostojącym lub do zabudowy, oświetleniem, karniszami, zasłonami, a także meblami robionymi na wymiar. Nie stanowią one części składowych nieruchomości, więc należy je sprzedać osobno. I dlatego twierdzę, że zostaniesz handlarzem mebli ze stawką VAT 23%. Wyjątkiem jest trwała zabudowa, która stanowi część składową lokalu i wliczamy ją w cenę tego lokalu. Jedyne zwolnienie z VAT, z którego można w praktyce tutaj skorzystać, to zwolnienie ze względu na obrót, czyli tak zwany limit do 200 tysięcy złotych. Jednak pierwsza sprzedaż nieruchomości najczęściej powoduje już utratę prawa do tego zwolnienia, no bo przekroczysz przy tej sprzedaży limit 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że nawet jeśli sprzedajesz mieszkania z rynku wtórnego ze zwolnieniem przedmiotowym z VAT, to najczęściej tak czy inaczej czeka Ci rejestracja jako podatnik VAT czynny, ponieważ sprzedaż elementów ruchomych podlegać będzie pod stawkę 23%. Tego rozliczenia VAT od elementów ruchomych można w praktyce uniknąć wyłącznie poprzez nieobracanie tymi elementami. Z doświadczenia jednak wiem, że trudno jest sprzedać mieszkanie bez jakichkolwiek mebli, oświetlenia czy innych elementów wystroju. Wiem, że na rynku popularne są różne koncepcje na uniknięcie opisanego wyżej obowiązku. Przestrzegam jednak przed ich pochopnym stosowaniem, gdyż generują one różne konsekwencje i ryzyka podatkowe, które powodują, że te pomysły nie mają z reguły większego sensu. Dodatkowo sprzedaż wyposażenia ruchomego może się wiązać i najczęściej wiąże się z koniecznością rejestracji tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Więc oprócz rozliczania VAT-u czeka Cię również kupno kasy fiskalnej. Chcesz wiedzieć więcej o rozliczaniu flipów? Po pierwsze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Po drugie, pod tym filmem znajdziesz kilka linków do dalszych informacji o flipach. Dziękuję i do zobaczenia.